Witam Państwa, Marcin Piasecki. Jesteśmy na konferencji Tuget Air, konferencja klimatyczna dotycząca zrównoważonego rozwoju, ESG oraz ochrony środowiska. Witam Państwa, Marcin Piasecki, jest ze mną gość, pan Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, NFOŚ, może tak będę określał pana firmę, no jest zaangażowany w całą gamę najróżniejszych przedsięwzięć, a chciałbym porozmawiać o przedsięwzięciu, które w Polsce, dla Polski jest niesłychanie istotne, to znaczy termomodernizacja budynków. Gdyby pan mógł określić, w jakim punkcie jesteśmy? Jesteśmy w punkcie takim, że mamy dedykowane instrumenty finansowe, które na pewno umożliwiają skuteczne zainwestowanie we własne gospodarstwo domowe, aby obniżyć rachunki za energię, jaka by ona nie była wykorzystywana do ogrzania naszego domu, i to na pewno jest dobra wiadomość, bo wiemy z jednej strony, że mamy około 7,5 miliona budynków, nie tylko jednorodzinnych, ale także użyteczności publicznej, także i świadczących usługi, choćby nawet zdrowotne, które musimy poddać termomodernizacji, a z drugiej strony akurat dla odbiorców indywidualnych mamy program, sztandarowy program Czyste Powietrze, który do niedawna był kojarzony, co prawda, tylko i wyłącznie z poprawą jakości powietrza, czyli z wymianą kopciuchów, ale śmiem twierdzić, że ten drugi element poprawy efektywności energetycznej również działa nam w tą stronę, czyli poprawia nam jakość powietrza, bo przecież mniej spalamy paliw do ogrzania naszych budynków, mniej emitujemy zanieczyszczeń do atmosfery. Zatem mamy narzędzia finansowe, akurat wspomniałem Czyste Powietrze do klientów indywidualnych, ale Narodowy Fundusz ma także inne programy i zamierza uruchamiać inne programy i już je realizuje, także przeznaczone dla jednego segmentu odbiorców, choć ten segment bytowy i element komunalny jest dla nas bardzo ważny, bo to jest gro beneficjentów, około, taki mamy cel postawiony w programie, 3 miliony gospodarstw domowych, które domy mają podlegać termomodernizacji, najlepiej głębokiej, no i wymianie źródła ciepła, bo ten element wpływa na wprost na poprawę jakości powietrza. No i jakie jest zainteresowanie? Jak idzie termomodernizacja? Idzie coraz lepiej, patrząc na to, że trzeba wymienić kopciucha i docieplić dom. Udaje się Polaków przekonywać, szczególnie od 3 stycznia tego roku, kiedy podwyższyliśmy znacznie kwoty dotacji i też pokazaliśmy ten walor oszczędności energii, bo tak naprawdę termomodernizacja już od roku 2018 była obecna w programie Czyste Powietrze, aczkolwiek ci, co słyszeli o programie jako główny jego element, podawali dofinansowanie na wymianę kopciucha, a tak naprawdę już w ubiegłym roku, a przede wszystkim od 24 lutego ubiegłego roku, od zbrodniczej agresji Rosji na Ukrainę, właśnie element wysokich cen nośników energii i tym samym wysokich kosztów ponoszonych przez nas, przez przysłowiowego Kowalskiego do ogrzania domu, nabrał nowego wymiaru. I wtedy już wiedzieliśmy, że musimy coś zrobić w Czystym Powietrzu, aby na nowo zwymiarować element termomodernizacji i zachęcić Polaków, aby ta inwestycja była kompleksowa, bo wiele osób też nie wierzy nam w to, co mówimy, a my to mamy podparte wyliczeniami, że jeżeli zainwestujemy i wymienimy kopciucha, a przy tym przeprowadzimy głęboką termomodernizację, to możemy oszczędzić nawet 70% obecnie wykorzystywanej energii do ogrzania naszych domów. Czyli z jednej strony mamy element środowiskowy, ale z drugiej strony najbliższy nam element wydatkowania mniejszej ilości środków. I tym chcemy przekonać Polaków, bo nawet 136 200 zł, tyle teraz można otrzymać w Czystym Powietrzu na docieplenie domu i wymianę kopciucha. Proszę mi powiedzieć, wspomniał pan, o ile dobrze zapamiętałem, o 3 milionach budynków w Polsce, które powinny podlegać termomodernizacji. Tak, tych wampirów energetycznych, bo nawet niekiedy takie budynki można tym mianem określić, jest więcej. Ja mówię o budynkach jednorodzinnych, które akurat są tym segmentem, który jest finansowany w ramach programu Czyste Powietrze, zatem co najmniej tyle, bo one wymagają. Oczywiście dobrze i my tego wymagamy, jak to jest robione zgodnie ze sztuką, a pokazuje nam to audyt energetyczny. To jest też taki dokument, który nabiera nowego wymiaru, bo często jest postrzegane jako coś, co zakłada nam kaganiec na nasze działania, a ja zawsze tłumaczę, że to jest odwrotnie. Ten dokument pokazuje nam, jak skutecznie wykorzystać tą dotację, jak najbardziej efektywnie
przeznaczyć te środki finansowe, aby uzyskać największe efekty zrealizowanej inwestycji. I taki dokument właśnie teraz nabiera nowego wymiaru. Jest oczywiście finansowany w ramach kosztów kwalifikowanych programu Czyste Powietrze, ale także w innych programach, gdzie ten element występuje, także go ujmujemy jako ten koszt do zwrotu. Zatem Polacy, nie wszyscy muszą wiedzieć, jak robić te inwestycje. Pokazują im te dokumenty, które robią fachowcy, a my finansujemy. No i Kowalski później prowadzi tą inwestycję, gdzie uzyskuje dotację i wie, że ją skutecznie wykorzysta na te zadania, które powinien zrealizować. A proszę mi powiedzieć to, ile rocznie jest termomodernizowanych domów, no domów jednorodzinnych po prostu. W Czystym Powietrzu, bo bazuje na tych danych, których mamy najwięcej, a wniosków już złożonych 591 tysięcy na 12,5 miliarda złotych. Takie środki finansowe już teraz wiemy, że będą w Czystym Powietrzu na dzień dzisiejszy wydatkowane. To patrząc na tą ogólną sumę wniosków, mniej więcej 50% do 50% to są wnioski, które zawierają samą wymianę kopciucha, a druga połowa to zawiera i wymianę kopciucha, i docieplenie domu. Natomiast wiemy o tym, że te zmiany, które wprowadziliśmy, powodują, że coraz chętniej Polacy i ten procent zaczyna przyrastać, którzy chcą także termomodernizować domy, że nie tylko ten kopciuch, ale dzięki tym dotacjom, które przekazujemy teraz, bo już ponad 53 tysiące osób tylko od 3 stycznia złożyło wnioski i najczęściej to są wnioski, które rzeczywiście zawierają w sobie również ten element dotyczący poprawy efektywności energetycznej budynku, bo tak to się ładnie nazywa, a my mówimy często na to termomodernizacja, ocieplenie. Czyli połowa z 500 000 podlegająca tym poprawie efektywności energetycznej budynku, czyli 250 tysięcy na 3 miliony, to nie jest źle. Nie jest źle, aczkolwiek zawsze malkontenci mogą powiedzieć, że zawsze może być więcej. My nie popadamy absolutnie w taki samo zachwyt. My cały czas pracujemy nad tym, żeby ten program stał się jeszcze bardziej z jednej strony powszechny, bo atrakcyjny już jest, tylko my musimy z tą informacją jeszcze dotrzeć i nad tym też pracujemy. Pracujemy nad różnymi rozwiązaniami, żeby dotrzeć przede wszystkim do drugiej i trzeciej grupy, bo oczywiście Czyste Powietrze, ta wysokość dotacji uzależniona jest od dochodu. Najbardziej wrażliwe grupy to są te z niższymi dochodami, często nazywane wykluczonymi energetycznie. My wiemy, że jeżeli nie wyjdziemy do nich z tą informacją, mało tego, nie poprowadzimy te osoby za rękę przez cały proces i składania, i aplikowania o dotację, i składania wniosku, i przez proces inwestycyjny tak naprawdę, to one do nas nie przyjdą. Dlatego pracujemy w tym roku i to jest takie główne zadanie po zmianach, które wprowadzone, nad tak zwanym systemem ekodoradców, systemem operatorów, którzy wyłonieni w różnej formule i w współpracy z samorządami, i otwartego naboru również dla przedsiębiorców, którzy tego typu doradztwo prowadzą, dotrą, wyjdą zza biurek, dotrą do drzwi, mając centralną ewidencję emisyjności budynków, bo to też jest dla gmin na przykład doskonałe narzędzie, żeby punktowo wiedzieć, gdzie trafić z tą ofertą. I zachęcą te osoby do tego, żeby ten wniosek złożyły, bo w trzeciej części dla tych osób wykluczonych energetycznie pieniądze już raczej nie będą stanowiły problemu, bo mamy intensywność do 100% kosztów kwalifikowanych przewidzianą. Co prawda kwoty netto, ale jednak 100% i te osoby mają ci operatorzy, ci ekodoradcy pomóc w całym procesie inwestycyjnym. To też ma spotęgować jeszcze udział Polaków w realizacji naszego programu. To kiedy ekodoradcy ruszą w teren? Zamierzamy przede wszystkim wyskalować ten proces, czyli chcemy na początku drugiego półrocza uruchomić pilotaże w co najmniej 3 województwach i na podstawie tych pilotaży chcemy skonstruować program ogólnopolski. Wydaje się zasadnym, skoro mamy dotrzeć do tak wielkiego grona, to najpierw sporządzić wytyczne, które odnajdą się w rzeczywistości, zatem te pilotaże, które powiedziały, tak jak powiedziałem, w różnej formule będą próbowały wyłaniać tych operatorów. Oczywiście nie za darmo. My chcemy za konkretnie, skutecznie przeprowadzone zadanie tym operatorom płacić, ale i tak to się opłaca, bo pomagamy Polakom oszczędzać energię, a to w dzisiejszej dobie naprawdę jest bardzo ważne. No, jest to bardzo istotne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo.